Dzień dobry, wieczór wszystkim naraz i każdemu z osobna. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Może ktoś zauważył, że zmieniłem nazwę kanału na Fantastyka. Powód jest bardzo prosty. Założyłem kanał związany trochę bardziej ze mną jako osobą, tak więc nie chcę, żeby te dwa kanały się ze sobą mieszały, ale to nie jest tak bardzo istotne. Jak chcecie więcej info, to link znajdziecie w opisie. W każdym razie jestem Grzesiek, tu się nic nie zmieniło i dzisiaj pomówimy sobie o Thorze i Lokim, czyli praktycznie najpopularniejszym duecie mitologii nordyckiej. Od razu na wstępie chciałbym przeprosić za błąd, którego się dopuściłem w poprzednim odcinku. Powiedziałem wtedy, że Thor i Loki są braćmi krwi, jednak jak ktoś słusznie zauważył, w Lokasennie jest jednoznacznie wskazane, że to Odyn i Loki są braćmi krwi. Sam Loki nawet zwraca się do Odyna słowami: nie pomnisz, Odynie, jak my od pierwszych dni mieszaliśmy swą krew? Niemniej jednak Thor i Loki przeżyli razem wiele interesujących przygód, tak więc połączenie ich historii w jeden odcinek nie powinno być dziwne. Zacznijmy może od Thora, bo w gruncie rzeczy jest trochę nudniejszy. W każdym razie, jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, był on synem Odyna oraz gigantki o imieniu Jord. Uznawano go za drugiego po Odynie, najważniejszego boga mitologii nordyckiej i był oczywiście bogiem burzy i piorunów, a także sił witalnych czy rolnictwa. Warto zauważyć, że w cholernie wielu wierzeniach bogowie, którzy są patronami burzy, zajmują bardzo wysokie miejsce w hierarchii, jeśli nie największe. Czy to Zeus, Perun, Thor czy Raijin, nie są to bogowie, których można tak po prostu olać. Wracając jeszcze do Thora, to jego atrybutem jest oczywiście młot Mjolnir, o którego powstaniu powiem nieco później, ponieważ najpierw muszę powiedzieć co nieco o Lokim, który był synem gigantów o imionach Farbauti i Laufey. Uznawany był za symbol ognia i oszustwa i potrafił zmieniać swoją postać, jednak to nie jego moce czy atrybuty, a działania sprawiły, że w mitologii nordyckiej jest w gruncie rzeczy uważany za boga przekrętów. Chociaż nie można też mówić, że był zły do szpiku kości, bo trochę pomógł asom. Chociaż z drugiej strony był ojcem Jormunganda, czyli ogromnego węża oplatającego Midgard, Fenrira, czyli wilka, z którym było tyle problemów, że głowa mała, czy Hel, czyli w gruncie rzeczy bogini umarłych. Ale też za jego sprawą wielu asów otrzymało fajne zabawki. No dobra, to może zacznijmy od tego, że Loki nie był tylko ojcem, ale w gruncie rzeczy też matką. Ta historia zaczyna się wtedy, kiedy pewien gigant zobowiązał się zbudować wokół Asgardu mur. Jeśli udałoby mu się tego dokonać w jeden rok, w nagrodę otrzymałby księżyc, słońce i jakby tego było mało, to jeszcze Freję za żonę. Mieszkańcy Asgardu nie chcieli tak po prostu oddawać Freji jakiemuś gigantowi za żonę, a wszystko wskazywało na to, że mur zostanie ukończony na czas. Ledwo bo ledwo, ale jednak. W związku z tym Loki zmienił się w klacz i swoim rżeniem odciągnął konia o imieniu Svadelfari, który owemu gigantowi pomagał. W związku z czym, mimo że wystarczyło tylko wstawić bramy i cały mur byłby ukończony, ostatecznie projekt nie został zrealizowany na czas. Po jakimś czasie Loki wrócił do Asgardu, prowadząc ze sobą ośmionogiego konia Sleipnira, który został podarowany Odynowi. Jednak Loki podarował asom nie tylko to, ale także wiele innych bajerów, lecz z tym wiąże się trochę inna historia. Zacznijmy od tego, że Lokiego można w gruncie rzeczy nazwać nordyckim pranksterem. Pewnego razu Loki postanowił, że obetnie piękne złote włosy Sif, żonie Thora. Tak też zrobił, jednak całkiem szybko Bóg Piorunów się o tym dowiedział i po tym jak zrezygnował z zabijania Śmieszka, rozkazał mu naprawić wyrządzone szkody. Loki udał się więc do Svartalfheimu, do znakomitych krasnoludzkich kowali będących synami Ivaldiego, i tam ci wykonali złote włosy dla Sif oraz zawsze trafiającą włócznie Gungnir oraz niezwykły składany statek Skidbladnir. Loki miał już wracać z fantami do Asgardu, ale nie mógł się oprzeć pokusie i zaszedł jeszcze do dwójki innych krasnoludzkich kowali, do Sindriego, zwanego również Eitrim, oraz Broka. Zagrał na ich ambicji i powiedział, że nie będą w stanie zrobić lepszych rzeczy niż te, które wykonali synowie Ivaldiego, a nawet założył się o własną głowę. Sindri i Brok wzięli się więc do roboty i stworzyli złotego dzika o imieniu Gullinbursti, pierścień Draupnir, z którego co dziewiątą noc powstawało dodatkowe 8 identycznych pierścieni oraz młot Mjolnir. Po powrocie Lokiego do Asgardu bogowie zdecydowali, że najlepszym z tych wszystkich dzieł jest właśnie Mjolnir, tak więc Loki przegrał zakład, można się jednak domyślić, że od razu po tym jak usłyszał werdykt zaczął uciekać, jednak Thor go złapał i w gruncie rzeczy trochę mu pomógł, bo powiedział krasnoludom, że zakład dotyczył głowy Lokiego, ale obcięcie jej wymagałoby naruszenia szyi, do której krasnoludy nie mają żadnych praw. Ostatecznie Sindri i Brok obcięli Lokiemu język i zaszli mu usta, co miał być karą za krzywoprzysięstwo. Koniec końców rzeczy, które Loki przyniósł ze Svartalfheimu, zostały podarowane bogom. Sif oczywiście otrzymała swoje włosy, Gungnir i Draupnir trafiły w ręce Odyna, Skidbladnir przypadł Freyrowi, Gullinbursti jego siostrze, czyli Frey, no i jak nie trudno się domyślić, Thor otrzymał Mjolnira.
W gruncie rzeczy trochę tych mitów jest, ale chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym, który prawdę powiedziawszy jest moim ulubionym, a jest to mit o tym, jak Thorowi skradziono Mjolnira. Mit zaczyna się od tego, że Thorowi skradziono Mjolnira. Po jakimś czasie Thor poszedł do Lokiego i poprosił go, by pomógł w odnalezieniu młota. Loki otrzymał od Freak skrzydła i udał się do Jotunheimu, gdzie natrafił na giganta o imieniu Trym. Zapytał się go, czy nie wie przypadkiem, gdzie się podział Mjolnir, a Trym powiedział, że wie bardzo dobrze, bo to on go ukradł i nie odda Mjolnira, dopóki Freja nie wyjdzie za niego. Loki wrócił więc do Asgardu i powiedział, jak się sprawy mają. Najpierw on i Thor poszli do Freji i powiedzieli jej, żeby ubierała suknię ślubną, bo znaleźli jej męża, ale Freja powiedziała, że nie, tak więc po czasie wszyscy zastanawiali się, co z tym faktem zrobić, aż w końcu Heimdall zaproponował, żeby Thor przebrał się za Freję i udał się do Jotunheimu, by odebrać Trymowi młot. Thor powiedział, że jeśli się przebierze za kobietę, to w całym Asgardzie będą się z niego śmiać, a tego jego duma nie zniesie. Loki użył jednak argumentu, że jeśli Thor nie odzyska młota, to giganci przejmą Asgard i po pewnym czasie Thor, przebrany za Freję z Lokim pod postacią Służki, wyruszyli do Jotunheimu. Na imprezie powitalnej Thor tak szybko opróżnił stół, że Trym aż się zdziwił i powiedział, że jeszcze nigdy nie widział, żeby kobieta tyle zjadła. Loki na szczęście szybko się wtrącił i stwierdził, że Freja tak bardzo się nie mogła doczekać spotkania z Trymem, że aż nie jadła przez 8 dni. Trym jakimś cudem w to uwierzył, jednak po jakimś czasie spojrzał w oczy Thora i zaczął się zastanawiać, czemu oczy jego przyszłej małżonki są tak czerwone ze złości. Loki znowu się wtrącił i powiedział, że Freja tak bardzo nie mogła się doczekać spotkania z Trymem, że nie spała przez 8 dni. Trym znowu uwierzył w bajkę Lokiego i w końcu uznał, że zgodnie z obietnicą trzeba zwrócić skradziony młot. Położył Mjolnira na kolanach Thora, a ten wziął swoją zabawkę do ręki i zabił wszystkich na miejscu. No i przy okazji miałem jeszcze powiedzieć trochę więcej o śmierci Baldura, czyli uwielbianego przez wszystkich syna Odyna i Frigg. W każdym razie akcja była taka, że Loki dowiedział się, że zakaz atakowania Baldura nie dotyczy słabej jemioły, więc poprosił ślepego Hodura, brata Baldura, by napiął cięciwe łuku i wtedy też nasz wspaniałomyślny śmieszek dał Hodurowi strzałę z jemioły, nakierował łuk na Baldura i poprosił Hodura, by wypuścił strzałę. Ot cała historia. Wtedy też miarka się przebrała i po jakimś czasie Loki został przykuty do skały, a nad jego głową zawisł wąż, którego krople jadu spadały na boga oszustwa. Na szczęście dla Lokiego jego żona, czyli Sigyn, trzymała misę, do której zbierała jad, tak więc Loki specjalnie nie cierpiał. Jednak kiedy misa się napełniała, Sigyn musiała odejść na chwilę, by ją opróżnić i wtedy kropla jadu spadała na ciało Lokiego, a ten trzęsąc się z bólu powodował trzęsienia ziemi. Wierzono, że prędzej czy później Loki się uwolni i wróci, by zemścić się na bogach. Właśnie tak ma zacząć się Ragnarok, podczas którego Loki i Heimdall pozabijają się nawzajem, a Thor po zabiciu Jörmunganda po zrobieniu kilku kroków padnie martwy na ziemię z powodu jadu węża Midgardu. I to w sumie wszystko, o czym chciałem w tym odcinku powiedzieć.